konieczność. Mówi się, że musi implikuje jest. Cokolwiek jest faktem koniecznym, jest faktem. Kiedy jednak mówię, on musi być koło domu, to zgaduję i dopuszczam możliwość pomyłki. W przeciwnym razie powiedziałbym po prostu, on jest koło domu. Najwyraźniej coś tu musi ustąpić, a tym czymś jest właśnie słowo musi. Niewykluczone, że w połowie przypadków słowo to wyraża konieczność, ale w pozostałych kontekstach konotuje ono brak konieczności, albo przynajmniej brak pewności. Słowo musi jest tu prawem dla siebie samego, jeśli rzeczywiście chcemy to mówić o prawie. Pozostawmy więc słowo musi, jego gierki i zabawy i zajmijmy się samą koniecznością. Nie jest to łatwe zadanie. Nowocześni filozofowie biorą przykład z Leibnica i wyjaśniają konieczność jako prawdziwość we wszystkich możliwych światach. Jeśli jednak wyjaśnianie konieczności w terminach możliwości w ogóle coś nam daje, to ten sam zysk można osiągnąć w bardziej bezpośredni sposób. Zdanie jest koniecznie prawdziwe, gdy nie jest możliwe, że jest fałszywe. Konieczne znaczy niemożliwe, że nie. Równie dobrze możemy wyjaśnić możliwość w terminach konieczności. Możliwe znaczy niekoniecznie nie. Albo rozumiemy oba te terminy, albo nie rozumiemy żadnego. Są one tym bardziej użyteczne, że jeden z nich można wyjaśnić dzięki drugiemu. Musimy jednak poszukać jakiejś pomocy z zewnątrz. 200 lat temu David Hume stracił nadzieję, że uda nam się odróżnić fakty konieczne od tych, które po prostu zachodzą. Twierdzi się zwykle, że prawdy matematyki oraz prawa przyrody wraz z ich logicznymi konsekwencjami są konieczne. W ten sposób przesuwamy tylko problem, które prawdy o przyrodzie są konieczne, a które nie. Cóż, mówi się, że powinny one być ogólne. To jednak nie pomaga. Najbanalniej w świecie typowe zdania szczegółowe są równoważne ze zdaniami ogólnymi. Zdanie Garfield urodził się w Orange i jest równoważne ogólnemu zdaniu. Każdy urodził się w Orange lub jest różny od Garfielda. Proponuje się więc kolejny wymóg, zgodnie z którym prawo przyrody nie powinno wyszczególnić żadnego konkretnego przedmiotu, takiego jak Orange albo Garfield. Kłopot polega jednak na tym, że taki wymóg dyskwalifikuje prawa geologii, w których mowa o naszej planecie, a także prawa dotyczące Słońca i systemu słonecznego. Pozostałyby nam tylko najogólniejsze prawa fizyki i niewiele mielibyśmy okazji do używania przysłówka koniecznie. Sądzę, że Hume miał słuszność, dyskredytując metafizyczną konieczność. Prawa przyrody różnią się od innych praw do przyrody jedynie ze względu na to, jak do nich dochodzimy. Myślę, że prawdziwe zdanie ogólne jest prawem, gdy dochodzimy do niego dzięki metodzie indukcyjnej lub hipotetyczno-dedukcyjnej, a nie dzięki takim sztuczkom jak w przykładzie z Garfieldem. Sub specie eternitatis nie ma konieczności ani przypadku. Wszystkie prawdy mają taki sam charakter. Przysłówek koniecznie jest używany w rozmowach potocznych o wiele częściej niż wymagałyby tego prawa przyrody albo metafizyczna konieczność. W tym potocznym użyciu uwidacznia się ludzki element, który przypisałem prawo. Tak zwana konieczność pojawia się i znika z okazji na okazję. W trakcie rozmowy będziemy skłonni zastosować ten przysłówek do zdania, które wynika z czegoś, na co zgodziliśmy się wraz z naszym rozmówcą, w przeciwieństwie do kwestii, które wciąż pozostają dyskusyjne. Jeśli wyjaśniamy na piśmie jakąś kwestię, to zastosujemy go do zdania, wynikającego z czegoś, co już powiedzieliśmy, w przeciwieństwie do hipotezy, która dopiero musi zostać dowiedziona. Warto tu wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. Mówiłem wcześniej o rzekomej konieczności praw matematyki i praw przyrody, a następnie wykazywałem, że powoływanie się na prawa przyrody jest w tym kontekście chybione. Matematyczną konieczność trzeba jednak wyjaśnić w zupełnie inny sposób. Chciałbym zatrzymać się na chwilę i omówić stanowisko w teorii świadectw, zwane holizmem. Zgodnie z tezą holizmu, sformułowaną przez Pierre'a Duhema 80 lat temu, obserwacyjne konsekwencje, za pomocą których sprawdzamy hipotezę naukową, nie wynikają na ogół z samej tylko hipotezy. Są one konsekwencjami wielu zdań, do którego należy ta hipoteza. Ujmując sprawę w podobnych terminach jak w rozdziale predykcji, hipoteza nie implikuje sama z siebie obserwacji innego zdania kategorycznego, a to następujący związek z matematyczną koniecznością. Do zbioru zdań potrzebnych do zakotwiczenia naszej implikacji będą należały nie tylko zdania tej czy innej nauki, np. fizyki, ale również formuły matematyczne oraz rozmaite zdroworozsądkowe prawdy, które są dla nas oczywiste. Jeśli przewidziana obserwacja nie zajdzie, możemy w zasadzie wyjaśnić to niepowodzenie i odrzucić którekolwiek z tych zdań. Będziemy się starali zrobić to tak, by zoptymalizować przyszłe predykcje i właśnie dlatego w punkcie wyjścia
wskazujemy na te, a nie inne hipotezy. Niezbyt dobrze wiemy, jakie względy rządzą tu naszym wyborem, ale jedną z oczywistych maksym jest maksyma minimalnej szkody. Z dwóch konkurencyjnych rozwiązań lepsze jest to, które wymaga mniejszych zmian ogólnosystemowych. Ta maksyma stoi na straży praw matematyki, gdyż każda zmiana w tej dziedzinie będzie miała rozległe reperkusje w całej nauce. Jest to całkiem niezłe wyjaśnienie owej konieczności otaczającej prawdy matematyki. Matematyka ma tę samą treść empiryczną co reszta nauki, gdyż bez niej nie moglibyśmy wyprowadzać obserwacyjnych konsekwencji, a swoją aurę konieczności zawdzięcza temu, że jesteśmy ostrożni i nie chcemy zbyt mocno kołysać łodzią.